Was, moje robaczki, w końcu jestem w domu i Wam wszystko opowiem. Więc tak, od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że w niedzielę zaczęłam mieć tak koło 18, nie wiem, czym to nazwało, skurcze, ale po prostu czułam, jak mi się brzuch napina i czułam z tego powodu taki dyskomfort. Ja po prostu stwierdziłam, że może się po prostu przemęczyłam, że może to są po prostu te skurcze przepowiadające czy coś takiego, że nie ma jeszcze powodu do pańki. No i to tak te skurcze przychodziły, w cudzysłowie skurcze, przychodziły co 20 minut, co 10 minut, coś z taką dłuższą przerwą. Ale im dalej w las, tym to jest częściej. Aż w końcu zaczęłam mieć co minutę, co dwie, takie 30-minutowe napięcie w brzuchu. I to po prostu, nie powiem, że bolało, ale to było takie nieprzyjemne. Takie naprawdę nieprzyjemne. I to już te skurcze w sumie trwały 4 godziny. Więc jak na skurcze przepowiadające, które zwiększają swoją częstotliwość, chociaż nie wydłużają się w czasie i trwają ile trwają, no to chyba coś się chyba dzieje. Ja wcześniej nie mówiłam Łukaszowi o tym, że coś się dzieje, tak już stwierdziłam, że czas, żeby powiedzieć, że coś się dzieje. No i Łukasz się na początku nie zaniepokoił, tak jak ja się wcześniej nie niepokoiłam, tylko powiedział, dobra, ale poszukaj tam w swoich notatkach ze szkoły rodzenia, popatrz na internecie i daj mi znać. I tam poszedł do piwnicy wino doglądać. No i ja tam sprawdziłam. I w sumie było napisane, że po prostu jak coś, to te skurcze się robią coraz silniejsze. I po prostu jakby się zmienia ich częstotliwość i siła i dłużej trwają i tak dalej. One dłużej nie trwają, silniejsze nie są, tylko po prostu są częstsze. Zaczęliśmy w ogóle obdzwaniać różne osoby z pytaniami się, czy ktoś tak miał, czy to tak wygląda i tak dalej. No i wszyscy mówią, że jakby to były skurcze porodowe, to byśmy wiedzieli, że to są skurcze porodowe, a nie się zastanawiali, co to jest. No ja też zadzwoniłam do jednego ze szpitali położniczych z pytaniem się, czy przyjechać, czy nie przyjechać. No i babeczka powiedziała, że normalnie by powiedziała mi, żeby po prostu wziąć nospę i jakby to rozchodzić, ale że ze względu na to, że to jest już 34 tydzień, to że lepiej przyjechać. No więc, więc jak lepiej przyjechać, to lepiej przyjechać. Ja tam jeszcze wzięłam tą nospę na wszelki wypadek, poczekaliśmy pół godziny, nie przychodziły te napięcia brzucha. Więc stwierdziliśmy, dobra, jedziemy. Ja zadecydowałam, że jedziemy do najbliższego szpitala, ze względu na to, że jakbyśmy pojechali do docelowego szpitala położniczego, który jest dobrym szpitalem w Warszawie, no to pewnie byłyby duże kolejki, bo już tak, ja miałam w ogóle szkołę rodzenia na Żelaznej. No i tam zeszliśmy raz na izbę przyjęć do toalety, ponieważ tam, gdzie była szkoła rodzenia, po prostu było mnóstwo kobiet ciężarnych, które czekały do jednej toalety podczas przerwy właśnie między jednymi zajęciami a drugimi, a mi się bardzo chciało, no to poszliśmy na tą izbę przyjęć, tam po prostu było mnóstwo ludzi czekających, więc stwierdziłam, że jak mam pojechać i czekać w takiej kolejce, tylko po to się dowiedzieć, że niepotrzebnie panikuje, no to wolę pojechać do najbliższego szpitala i jak coś będzie się faktycznie działać, to pojedziemy do celowego. No i ja oczywiście sobie po prostu wzięłam swoje dokumenty, wzięłam sobie chyba tam wodę do picia, wzięłam sobie książkę do czytania i tyle, i jedziemy. No nie, mój mąż oczywiście pozbierał te wszystkie torby. Łącznie z poduszką do karmienia i tak dalej, no nie? Ja tak się popatrzyłam, no ja przecież jadę na chwilę, a nie jadę, żeby tam zostać. No ale mój mąż wyłapał to moje spojrzenie i powiedział, dobra, to najwyżej zabierzemy je z powrotem, tak? Lepiej być przygotowany. On jeszcze mi przygotował w ogóle kanapkę, wziął mi ciasto mojej mamy zapakowane w pudełeczko, wziął mi landrynki i tak dalej. Więc on taki mega przygotowany na wszystko, ja taka, wiecie, głowa w chmurach, przecież jedziemy tylko na chwilę.
No i pojechaliśmy na tą izbę przyjęć. Faktycznie nikogo nie było. Nikogo. Z jednej strony jakby to może o szpitalu dobrze nie świadczyć, ale stwierdziłam, że jak faktycznie będzie coś się działo, to przecież to tak czy siak wykryją. No i mi babeczka przyjęli mnie od razu. Ja trochę taka zestresowana, bo już sama nie wiem, czy ja wyolbrzymiam, czy faktycznie coś się dzieje, czy to po trzecie pojechałam, czy nie. Też ogarnąć, też to już była późna godzina, bo już to było po 22. Mózg ciężarny to tak, wiecie, pracuje niezbyt długo. No i tam usiadłam, opowiadam co i jak tej położnej i tak dalej, i ona się nagle mi stąd ni zowąd pyta o NIP pracy. I ja taka w szoku, ponieważ wszystko to jest skomputeryzowane i tak dalej, wystarczy podać PESEL, już wiadomo, czy jesteś ubezpieczonym, czy nie. I ja już po prostu od roku nie szukałam NIP-u swojej pracy i tak dalej. Już tak popracowałam w swojej pracy miesiąc, więc tam zbytnio jeszcze, zanim poszłam na L4, popracowałam miesiąc. Więc tam zbytnio jeszcze nie zapamiętywałam nazwy swojego zakładu pracy, żeby wyszukać tego NIP-u. Więc ja taka, wiecie, ja nie wiem, chyba z 5 albo 10 minut szukałam na internecie, bo nie byłam pewna. Babka się na mnie patrzy na kretynkę, ja się czuję jak na kretynka, ale dobra. Ogólnie ta położna i lekarka nie były zbytnio przyjemne, ale dobra. Zbadała mnie babeczka, podłączyli mi pod KTG, zbadała mnie babeczka ręcznie, dopochwowo, potem jeszcze tym USG. Do pochwały USG, jeszcze USG po brzuchu mnie jeździła i ogólnie powiedziała, że jakby ona skurczy, takich skurczy nie widzi na tym KTG, ale to nigdy nie wiadomo i ona mi radzi zostać na tej izbie, przyjeżdża na hospitalizację, bo mi się szyjka macicy skraca i ta szyjka jest bardzo miękka i tak dalej, więc ona się boi, że mogę mieć przedwczesny poród. No to ja jej wypalam, że no dobrze, okej, ale my nie chcemy być hospitalizowani tutaj, tylko jeśli jest faktycznie, pani uważa, że jest faktycznie zagrożenie, to już my pojedziemy do swojego docelowego szpitalu. I położna była z tego strasznie niezadowolona i ta lekarka po prostu patrzyła na mnie, jakbyśmy nie byli poważni. To po co pani tu przyjeżdżała? No ja tłumaczę, no państwo są najbliższym szpitalem. I jakby... Nie, ja nie wiedziałam, czy ja panikuję bez potrzeby, czy faktycznie jest potrzeba, więc wolałam pojechać do najbliższego. Więc no, był strasznie niezadowolony z tego powodu. Też długo się zeszło, zanim wydali te papiery i tak dalej. Musiałam podpisać w wypisie z izby przyjęć, że ja sobie, że sobie nie życzę po prostu zostawiać tam i że to na własną odpowiedzialność jadę. No i pojechaliśmy do docelowego szpitala, bo też w tym szpitalu byliśmy umówieni z ordynatorem na 9 rano w poniedziałek właśnie w sprawie tej wątroby naszego dziecka. I też tam długo nie czekaliśmy, aż ktoś nas przyjmie. W Podwielibie stoły pod KTG, przyszedł też lekarz, zszedł z dyżuru do nas lekarz. I wiecie, ja z jednej strony rozumiem, pewnie nie jest już jakby taki świeżo na dyżurze, tylko możliwe, że tu ma kolejną nockę albo coś takiego, że cały dzień pracował. Ja to naprawdę wszystko rozumiem. To też ja pracowałam 5 lat w przedszkolu, często miałam zastępstwa, często pracowałam po 2 tygodnie po 10 godzin, więc ja wiem, jakie to jest wyczerpujące. Też mój mąż pracuje w NFZ-cie i tak dalej, więc ja to wszystko wiem, ja to wszystko rozumiem i ja umiem to sobie wszystko wytłumaczyć i tak dalej, ale wiecie, z perspektywy pacjenta przychodzi z taki styrany facet, młody, przystojny, nie powiem, ale taki styrany, widać, że już ma już po dziurki w nosie tego wszystkiego, wyciąga ci wafla ryżowego i tak beznamiętnie ciamka i się pyta, no i z czym pani przyszła? Więc ja tak... No ale dobra, nie zlał mnie, naprawdę o wszystko wypytał, zbadał mnie i tak dalej, więc naprawdę nie powiem, że mnie po prostu zlał. Się faktycznie mną zajął, bo jak my tam przyjechaliśmy koło północy, to dopiero o drugiej wzięli mnie na oddział, więc tam faktycznie spędziłam czas, faktycznie zostałam dogłębnie, jakby wiecie, wszystko było dobrze zrobione.
I on ogólnie stwierdził, że jakby on jeszcze tutaj nie widzi powodu, żeby panikować i tak dalej, ale że najlepiej na zimne dmuchać, w szczególności, że skoro jestem umówiona z ordynatorem na następny dzień, to on zostawia to ordynatorowi, żeby on jakby określił, co ze mną zrobić i tak dalej. On mnie zostawi na oddziale. No i przyjęli mnie na oddział. O tej drugiej spałam w sumie 2 godziny tą noc z niedzieli na poniedziałek. Spałam 2 godziny, wieczorem już mnie głowa zaczęła boleć, następnego dnia też mi już głowa bolała, więc APAP leciał wtedy. No i jak powiedziałam, w poniedziałek o 9 miało być przyjęte przez doktora przez ordynatora. I no i o 9 był, o 8, o 8? Nie, o 9 był obchód. Ja myślałam, że on będzie na obchodzie, nie było go na obchodzie, bo byli inni lekarze. Się koleżanki z pokoju pytają, z czym ona przyszła, jak tam, podchodzą do mnie, już chcę mówić, co u mnie, oni mówią, że oni, ja nic nie muszę wiedzieć, że ordynator już im wszystko powiedział o moim przypadku. I że o 12 się ze mną zobaczy. Z 12 się zrobiła 14, więc dopiero o 14 mi przyjął. Wziął mnie na USG, że ja jestem ciekawym przypadkiem z dwupłatowym łożyskiem, z dwunaczyniowym pępowiną, z dziwnym czymś w wątrobie, które jest spotykane u dziecka raz na 10 tysięcy, z tego co dobrze pamiętam. To zwołał różnych swoich, nie wiem, studentów, aplikantów, nie wiem jak to tam się nazywa w medycznym tym, żeby sobie to obejrzeli. Jakby ja nic nie mam do tego, oni powinni się uczyć, w szczególności jeśli to chodzi o rzadkie przypadki i tak dalej, żeby potrafili je wykrywać, fajnie, żeby to zobaczyli na żywym człowieku, a nie w podręczniku i tak dalej. Więc jakby mi nic do tego, nie mam nic przeciwko, ale po prostu się dziwnie czułam. Czułam się, jakbym była przypadkiem w doktorze House'ie i ordynator to jest doktor House, a ci wszyscy inni ludzie to właśnie są jego doradcy, czy co tam oni tam się nazywają. I na początku były 3 dziewczyny, 1 koleś plus on. Odbyły się kilka telefonów, więc jeszcze doszło kilka osób. Więc ja tam biedna leżałam, a oni nade mną, się w sumie trochę tak czułam, jakby tam mnie nie było, tylko była tam moja macica i moje dziecko. I czasami się czułam taka bezosobowa, chociaż ordynator tam od czasu do czasu do mnie zagadał i tak dalej, żebym się lepiej poczuła. No i mieli oglądać moją wątrobę mojego dziecka, oglądali wszystko, co tam jest, łącznie z tym, czy jest śledziona, czy nie ma śledziony, czy może są 2 śledziony. Więc tak się czułam niezbyt, bo tu miała być mowa o wątrobie, a ja mam się jeszcze o śledzione dziecka martwić. No ale na szczęście tam wszystko jest w porządku, tylko właśnie tą wątrobą się zajmowali, a stwierdzili, że jeszcze potrzebują mnie obejrzeć jeszcze raz. A skoro już się położyłam dobrowolnie w szpitalu, to wykorzystają to na maksa i mnie podtrzymają. Więc mnie jeszcze raz wzięli tam po kolacji, czy jakoś tak, nie wiem, po 17 chyba mi wzięli jeszcze raz na USG, tym razem było już ich tylko 3, ordynator plus 2 jego chyba najlepszych uczniów, nie wiem. I mnie maglowali jeszcze raz, więc w sumie chyba za pierwszym razem było pół godziny USG, za drugim razem było pół godziny USG, coś takiego. No i w końcu doszli do wyjaśnienia jakby sytuacji i czytam, co mi dolega. Mam tak. W wątrobie dziecka jest potwierdzona obecność nieprawidłowego spływu żyły wrotnej. Wewnątrzwątrobowy portosystemic shunt. Cokolwiek to znaczy. I ogólnie doktor ordynator powiedział, żebym ja tego z mężem, broń Boże, nie wyszukiwali na internecie i tak dalej, bo możemy znaleźć naprawdę bardzo dziwne rzeczy, które nie mają związku w ogóle z tym, co faktycznie jest.
Plus jest tyle rodzajów tego szantaż, że po prostu też nie warto po prostu się wgłębiać to, tylko żeby mu zaufać, bo on też się będzie konsultować ze specjalistami, którzy faktycznie się na tym znają i on znajdzie na to najlepsze rozwiązanie. Też zbadali jeszcze raz szyjkę macicy i stwierdzili, że skrócenie jest cały czas takie same, że ono się nie pogłębia. Owszem, ta szyjka jest miękka, ale nie uważają, że potrzebuje jakichś specjalnych szwów zakładanych albo specjalnych leków, albo sterydów dla dziecka, czy coś takiego, tylko że mi dadzą nospę rozkurczowo, że dadzą mi luteinę dopochwowo i że po prostu tym będziemy ciążę przytrzymywać. A co do tego szanta, to oni właśnie jeszcze muszą porozmawiać z pozostałymi lekarzami, więc najwcześniej w środę, najpóźniej w czwartek mi wypiszą. I ja tak sobie leżałam na tym oddziale. Chyba w poniedziałek dwa razy miałam taką małą ilość brązowawego śluzu. Ja myślałam, że to po prostu po badaniu może być, że coś tam mi uszkodzili, bo naprawdę mnie tam mocno wymacali. Ale następnego dnia rano, czyli we wtorek, tego śluzu brązowego było naprawdę dużo i ja się już wystraszyłam, że może mi się ten czop, wiecie, zaczyna odklejać czy coś. Więc mnie jeszcze raz przebadali, już tak delikatniej. Zrobili mi posiew, ale posiew to dopiero będę wiedziała w przyszłym tygodniu, czy coś tam się dzieje, czy nie. No i kazali obserwować, czy dziecko się rusza, czy nie rusza, to skurczy, nie skurczy i tak dalej. I stwierdzili to co poprzednio, że jednak to się nic nie dzieje i że prawdopodobnie po prostu to było po badaniu, że za mocno zostałam wymacana. I dlatego. I faktycznie od tamtego czasu nie znalazłam nic, więc mam nadzieję, że to faktycznie było to. No i czekałam do środy. Środę ordynator dla mnie nie znalazł czasu, albo jeszcze nie mógł nic określić. W czwartek rano mi powiedzieli na obchodzie, że doktor pewnie mnie zobaczy w piątek. Ja już tak się podłamałam, że ile można tutaj siedzieć, no ale dobra, piątek to piątek. Więc wiecie, ja sobie tak ten dzień jakby rozplanowałam, że no nie będę siedziała jak ta głupia w tym, tylko coś porobię w tym szpitalu, to co można porobić. I wiecie, sobie zjadłam, pospałam, poszłam się przejść, tam oni na dachu mieli ogród taki nieduży, że to można się było dotlenić w miarę miłych warunkach. No i sobie siedzę na tym tarasie widokowym. No i dostaję telefon, że mnie ordynator szuka. Więc ja top z na dół schodzę jak najszybciej. Czekam pod tymi drzwiami, bo mimo że mnie szuka, to mi na gwałt nie szuka, tylko muszę poczekać. No ale mnie przyjął, dzięki Bogu. No i powiedział mi to, co już wam mówiłam na temat tej ciąży. A z wątrobą stwierdził, że on by bardzo chciał, żebym ja rodziła u niego w szpitalu, żeby będzie miał wtedy najlepszą kontrolę nad wszystkim, że on chce mieć w ogóle mi pod stałą kontrolę, żebym przyszła w kolejny czwartek, znaczy ten co będzie 12 września na USG do niego. I ogólnie z tą wątrobą to jest tak, z tą dziwną żyłą, czy tą tętnicą, czy tam jest w tej wątrobie, ja się nie znam. Też mam kiepską pamięć do takich rzeczy, mojego męża przy tym nie było, żeby mógł zapamiętać takie rzeczy, bo on zapamiętuje takie rzeczy, ja nie. Ale z tego, co zrozumiałam, co zapamiętałam, to jest to, że ogólnie prawdopodobnie nic się nie będzie działo po porodzie. Nic. Po prostu ta żyła dziwna się wchłonie i nie będzie żadnych powikłań ani nic. Ale jest takie nieduże prawdopodobieństwo, że jednak będzie coś. I to coś może wyglądać jak zwykła infekcja i że lekarze bez wiedzy, że to jest szant, będą leczyli jako zwykłą infekcję. A że to jest infekcją, że to nie jest infekcją, to będzie się robiło coraz gorzej, a nie coraz lepiej. Ale na całe szczęście my wiemy, że to jest szant, my wiemy w jaki sposób to leczyć. I że jeśli coś ma się pojawić, to się pojawi prawdopodobnie po pierwszym karmieniu, a potem jak się nie pojawi, to już się nie pojawi i koniec. I on mówi, że to jest tak rzadko wykrywane, bo nie każdy lekarz, który robi USG, się na tym zna, więc tak naprawdę
ta częstotliwość występowania tego przypadku może być o wiele większa tylko przez to, że nie jest wykrywana, a po porodzie nic się nie dzieje, to nie można tego zdiagnozować. Też po porodzie tego się nie diagnozuje tylko w czasie ciąży, więc po prostu jakby jest duże prawdopodobieństwo, że to jest o wiele bardziej często tylko niewykrywane, a że się nic potem nie dzieje, to no. No, tak czy siak, po prostu będę rodziła u niego, będę przez niego zaopiekowana. Ja też nie wnikałam, jakie są procesy, jeśli coś faktycznie wystąpi. Nie chcę się stresować, nie chcę się denerwować, tylko na zasadzie, że albo się pojawi, albo nie. I tyle. No i tyle. Tyle jeśli chodzi o cały ten przypadek. Ja ogólnie jestem w dobrym stanie emocjonalnym, chyba widać, mam nadzieję, że widać. Już się wypłakałam po prostu swoje, wszystko swoje przetrawiłam. Też widzę, że jestem w dobrych rękach, jestem zaopiekowana, więc tu się nie martwię po prostu. Tyle. Jeśli chodzi o pobyt w szpitalu, to jestem bardzo zadowolona, że czułam, że jestem zaopiekowana, że jestem w dobrych rękach. Też byłam w dobrym szpitalu. Co prawda to nie jest jakby światowy standard traktowania pacjenta, bo po prostu się różne trafiały położne. Były niektóre naprawdę przemiłe do rany przyłóż i w ogóle o cokolwiek poprosić, no się postarają spełnić. Były takie po prostu normalne. Były też takie, że lepiej o nic je nie pytać. Jeśli chodzi o lekarki, to wszystkie były raczej takie miłe. Miłe, normalne. Jeśli chodzi o lekarzy, męskich, rodzaju męskiego, to takie mruki były. Wymuskane? Naprawdę takie wymuskane, że w życiu tyle wymuskanych facetów nie wiedziałam, co w tym szpitalu. Idealnie przystrzyżona bródka, opalenizna, idealny fryz i tak dalej. Po prostu mega wymuskanie. Lekarki normalne, a faceci tacy mega wymuskanie, to takie mruki były. Nie powiem, że byli niemili czy coś takiego, tylko takie mruki. Jedzenie, jakby się było głodnym, to by się zjadło, w takim sensie. W jednym pokoju leżały dwie babeczki, miałyśmy własną łazienkę, nie musieliśmy nic na korytarz chodzić, mieliśmy też dostępną kuchnię, taką trochę prowizoryczną, bo tak naprawdę tam był po prostu zlew, czajnik i mikrofala. Mieliśmy też lodówkę, w której musimy przechowywać swoje rzeczy. Mogliśmy sobie spacerować po szpitalu, było w sumie gdzie spacerować. Chociaż też wiecie, no spacerowanie po szpitalu to tak mało fajnie. No i takie mam wrażenie, że te 4 dni są trochę mi wyrwane z życia, bo owszem, zdarza mi się w domu nic nie robić, bo mi się zdarza, ale to nic nie robienie to jest jakieś takie po prostu inna jakość nic nie robienia. A tam to się właśnie miało takie wrażenie, że się trochę bardziej egzystuje niż żyje. No ale to jest szpital, tak. Ogólnie babeczki w sali miały fajne takie do pogadania, więc też nie narzekam. Przeżyłam też jedną babeczkę rodzącą, która przyjechała na wywoływanie porodu, a nawet do tego wywoływania nie przetrwała. Miała tam przespać noc, następnego dnia rano po śniadaniu miała mi zacząć wywoływany. No i nie dotrwała i biedna musiała się ze mną męczyć w pokoju przez 4 godziny, zanim ją wezmą na salę porodową. Naprawdę jej spłuczą, bo co innego sobie te 4 godziny, czy nawet 6 siedzi sobie w domu z mężem i sobie robić co się chce podczas skurczy, jak się chce krzyczeć, to się sobie krzyczy, jak chce sobie wejść do ruszą do wanny, to sobie wchodzi, jak chce sobie zjeść, to sobie zje, jak chce się położyć. Wiecie, no inny komfort, to musiała ze mną biedna się męczyć w nocy. 4 godziny i no, współczułam jej. No ale generalnie muszę powiedzieć, że było ok jak na szpital. Dzisiaj mimo wszystko i tak bardzo, bardzo cieszę, że wróciłam do domu. Też jak usłyszałam od ordynatora pytanie, to co pani chce wrócić do domu? To ja po prostu, wiesz, tam prawie tam go zaczęłam po rękach całować. Zadzwoniłam do mojego taty, żeby mnie odebrał. Bo mąż pracuje w taki sposób, że no, nie może po prostu wyjść i sobie pójść, chyba że zacznę rodzić. No mój tata raczej tak może, bo on po prostu ma swoją firmę elektryczną, pracuje na budowach, ma komu tą robotę zostawić.
więc do niego dzwoni, przyjedź po mnie. No dobra, to będę za 1,5 godziny. Jak to za 1,5 godziny? No bo chcę do domu wrócić się przebrać. Nie chcę wchodzić w ciuchach roboczych. Nie, nie przebieraj się, przyjeżdżaj po mnie, po prostu przyjeżdżaj po mnie. Się okazało, że wypisy są i tak po godzinie 15, co dla mnie jest dziwne, bo koleżanka, z którą leżałam, ona leżała tam dwa razy i za każdym razem ją wypisywali przed 15, przy mnie to wypisali ją o 13, tylko wyszło 14, bo dopiero mąż po nią przyjechać i mówią mi, że mam czekać do 15. Jestem z godziny z tatą, połaziłam po tym szpitalu, potem mnie zabrał o tej 15. Po prostu tak się cieszyłam, że do domu wróciłam, że już powiedziałam tylko chyba teściowej, moim rodzicom i Łukaszowi i nikomu, więc nie mówiłam, po prostu się tak cieszyłam tym, że wracam do domu, że już o niczym innym nie chciałam po prostu myśleć, analizować, opowiadać i tak dalej. Tylko chciałam się cieszyć tym, że do domu wracam. Więc no, po prostu nigdy w życiu tak się nie cieszyłam, że do domu wracam jak wtedy. Naprawdę, jak wczoraj właściwie. Naprawdę nigdy się tak nie cieszyłam. No i tyle z całej tej mojej opowieści półgodzinnej. Więc jestem na NOSP-ie, jestem na luteinie, jestem pod stałą opieką. Wiadomo, co mi dolega, wiadomo, co dziecku dolega, jak tym wszystkim się mamy zaopiekować. I tyle, więc muszę powiedzieć, że dzięki Bogu jakby na razie wszystko się dobrze kończy. Ta szpitalna przygoda, zobaczymy, jak po porodzie się wszystko skończy. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za przemiłe słowa, za zainteresowanie, za wszystkie prywatne wiadomości i pod YouTube, pod filmikami i na Instagramie, i naprawdę jestem Wam ogromnie wdzięczna, że przy mnie jesteście, że mnie myślicie, że się o mnie modlicie. Naprawdę dzisiaj też Panu Bogu dziękowałam za Was i się o Was też modliłam, Wasze problemy, Wasze sprawy. I kocham Was po prostu za to wszystko, co dla mnie robicie. I do zobaczenia w jakim filmiku, to mam, nie mam zielonego pojęcia, bo mam odpoczywać, więc przypuszczam, oszczędzać, o tak, oszczędzać, więc przypuszczam, że Lump Hall to nie wiem kiedy będzie, więc dobra, nie zanudzę Was. Mua.